Cześć wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam, dlaczego warto płynąć w Chorwacji czy też w innych miejscach na świecie takimi statkami wodnymi, czyli inaczej mówiąc tramwajami wodnymi, różnie to jest nazywane, pomiędzy różnymi miastami. Głównie właśnie dlatego, że nie musimy ruszać samochodem, więc możemy sobie w piwko delikatnie wypić i takim stateczkiem możemy zobaczyć niektóre miasta z innej perspektywy, od strony morza. Teraz znajdujemy się przy mieście Korczula. Korczula, jak to sobie kto będzie chciał, tak sobie nazwie. I wracamy teraz właśnie z Korczuli do miasta Orebić, z którego tak naprawdę wystartowaliśmy. Dzięki takim tramwajom, dzięki takim właśnie stateczkom jesteśmy w stanie pokonywać te odległości tak naprawdę morskie bardzo szybciutko. Kosztuje to kilkadziesiąt kun, wszystko zależy oczywiście od waluty, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Samochodem nie ma szans, żeby tak sobie zobaczyć tutaj miejscowości. Wiaterek na maksa, jest akurat wieczór, więc no jest chłodniej. Można być tutaj u góry, na siedzeniu, tak jak tutaj widzicie ludzi. Ewentualnie na dole, tam jest też sporo miejsc, gdzie można sobie usiąść i tam jest bardziej bezwietrznie, o tak bym powiedział. Dobra, spójrzcie sobie teraz na Korczulę. By night. Korczuli udajemy się teraz, jak już wspominałem, do Orebić, a Orebić jest tam, gdzie tak dużo światełek jest. A wy sobie spójrzcie, jak to tutaj wygląda. Moim zdaniem bardzo ładnie. Ok, zaraz wam pokażę Orebić od strony morza. Tylko około 15 minutek musimy popłynąć. Ok. Już jesteśmy z drugiej strony łodzi, czyli od dziobu. I tam płyniemy. Przy okazji możemy sobie zobaczyć teraz cały ten półwysep Plejasic czy Plejasiac. Tutaj u góry jest taki kościół, klasztor, z którego najczęściej zaczyna się różne wycieczki piesze. Tu jest, jak dobrze pamiętam, góra świętego Eliasza, stąd się startuje i do góry się idzie. Planujemy się tam udać, więc myślę, że będziecie mogli też zobaczyć na kanale. I tam daleko jest Korczula. A my zasuwamy sobie do Orebić.
zbliżamy się do Orebić. Tam u góry nas taka fajna chmura wita, łapa do góry, siemanko, siemanko, jak widzicie, fajnie to wygląda. Tu od razu możemy zobaczyć, w jaki sposób mamy kamizelki zakładać, w razie co. Okej, już jesteśmy na miejscu. Około 15-20 minut płynęliśmy. I tutaj będziemy przybijać. To by było na tyle. Wysiadamy, jesteśmy już w Orebić. Tak więc jeszcze raz na podsumowanie. Warto zwiedzać różne ciekawe miejsca, do których możemy dopłynąć właśnie za pomocą tego typu stateczków, czyli tramwajów wodnych, dzięki czemu nie musimy jechać nigdzie samochodem i w komfortowy sposób dojeżdżamy do miejsc docelowych. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam i zachęcam Was do subskrypcji kanału forumwiedzy.pl. Do zobaczenia w innym miejscu. Cześć!